Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. A wy mam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Mamy godzinę 9:56, więc najwyższy czas przygotować się na kawę z wróżką na Instagramie. Czyli będziemy sprawdzać, jak ten tydzień będzie nam energetycznie działał. A jednocześnie też drobne ogłoszenia na samym końcu. Także zapraszam serdecznie, bo tydzień mamy tutaj dosyć ciekawy. Co prawda na niedzielę dopiero zapowiadane wszelkie możliwości, a mamy też zmianę czasu z zimowego na letni, czyli z soboty na niedzielę, tak na tą noc, będziemy przestawiać zegarki. Ciekawe, kiedy nas tego pozbędą, bo tak zapowiadają, a nie pozbywają. Trzeba pamiętać o takich rzeczach. I co? Chyba mamy pełnię w ten czas. Tak, dokładnie tak. No, czyli macie tydzień na zapisanie się na pełnię. Bławatek, Klara Nora Gracka, witam wszystkich. Słuchajcie, to zaczniemy. Dzisiaj mamy 22, mamy poniedziałek, więc należy Dzień Święty święcić, tak. Poniedziałki. I dzisiejsze słowo z naszych chińskich przepowiedni to jest słowo pomnażać. Więc mam wrażenie, że wszelkie takie rytuały na to, by mieć więcej, posiadać więcej, są bardzo dobre. Tym bardziej, że ciągle mamy jeszcze ten dzień koło początku astronomicznej wiosny, dzień koło Ostarowy. Więc warto się takimi rytuałami zainteresować i tym bardziej, że mamy księżyc w znaku byka, czyli też właśnie takie uziemienie, pomnażanie, posiadanie, mienie, no to bardzo dobre rytuały, no i tym bardziej, że idzie nam do pełni. Oczywiście, że jeżeli chodzi o poniedziałek, jest to dzień księżycowy, lunarny, intuicyjny, kobiecy, magii luster, magii kobiecej, ale jednocześnie można uziemić swoje dochody i je pomnażać. Pusty bieg księżyca będzie nam towarzyszył w zasadzie od godziny 22:29 do 8:44 dnia jutrzejszego, bo wtedy iż księżyc przechodzi nam w znak bliźniąt. Zobaczymy, jak będzie wyglądało we kartach ten nasz poniedziałkowy dzień. Poczekajcie, bo nie wiem, czemu coś dzwoni na ten telefon. Tego nie lubimy. To jest telefon nie do dzwonienia. Dobra, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądało w kartach poniedziałkowe. No, mamy tutaj rycerza mieczy, więc tak naprawdę bardzo dobre i pozytywne informacje do nas płynąć mogą. Szybkość działania naszego własnego może nas onieśmielać. Będziemy mieli werwę intelektualną i siłę umysłu do tego, żeby pokonywać trudności. To dobrze się tydzień zaczyna, bo rycerze to są karty zawsze bardzo szybkie, bardzo ekspresyjne. Także tutaj ten poniedziałek tą siłę i tą szybkość i tą ekspresję dać nam może, a szczególnie właśnie w takim załatwianiu spraw. Więc jest bardzo dobrze i bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są zaznaczone ikonkami, można je czynić, to mamy podpisywanie umów, co by się z naszym rycerzem mieczy zgadzało, medytacje, spotkania międzyludzkie i sprzątania, a zważywszy na to, iż mamy 2 tygodnie przed Wielkanocą, gdzie tradycyjnie sprzątamy, to myślę, że początki jakichś porządków mogą tu być bardzo dobre, także wygląda fajnie. Dzień wtorkowy. Dzień wtorkowy, słowo harmonizować. Mamy księżyc w znaku bliźniąt i pamiętajmy, że do 8:44 towarzyszy nam pusty bieg księżyca. Niemniej już w okolicach 9 można robić, czynić i działać, więc jeżeli macie do pracy na 7, to tam przetrwać te 2 godzinki, a potem można już pogalopować. Słowo to harmonizować. Dzień dobry na spotkania z ludźmi, wyjazdy, podpisywanie umów i medytacje, a zobaczymy, jak nam karty pokażą. No i dobry na podróże. No słuchajcie, znak bliźniąt, Merkury, czyli patron komunikacji i podróży właśnie, a tutaj mamy drobne wyjazdy i rozjazdy. 6 mieczy pokazuje nam, że
jesteśmy w stanie odpłynąć od pewnych kłopotliwych sytuacji. Być może nie znajdujemy jeszcze rewelacyjnych rozwiązań na przyszłość, ale przynajmniej zamykamy przeszłość i można powiedzieć, że będzie to dzień pracy nad tematami, które zalegają. Bardzo dobrze z tego względu, że dzień marsowy również sprzyja temu, żeby ruszyć tą energię walki wewnętrznej, takiej, którą można potem tam ogarnąć tą naszą czasoprzestrzeń. Więc mieczowo zapowiada się tydzień, ale dwa pierwsze dni są w pozytywnych mieczowych kartach. No i mamy środę, kiedy tutaj w naszej chińskiej książeczce towarzyszy nam jeden wielki X, czyli nie jest to dzień dobry na jakieś wielkie, wybitne czynności i planowanie, ale towarzyszy nam również słowo stabilizować. Środa również znajduje się pod znakiem bliźniąt, jeżeli chodzi o księżyc, więc myślę, że tutaj wszelkie umowy, rozmowy, wszelkie rzeczy, tym bardziej, że środowy dzień jest też taki typowo bliźniaczy, merkuryczny, że tutaj stabilizować swój ład i porządek będziemy mogli i będzie to funkcjonowało w dobry sposób. Natomiast karta, która nam towarzyszy, jest kartą stabilizacji. Po walce w dziewiątce mieczy, w dziewiątce buław, po walce mamy już ten płotek, jesteśmy trochę poranieni, ale możemy stanąć równo na dwóch nogach i stabilizować swoją przyszłość. Więc ładnie nam się karty zgadzają z roczną przepowiednią chińską. Gruntujmy swoją rzeczywistość w środę. Jeżeli mamy kłopoty z tym, żeby coś określić, to drążmy, rozmawiajmy, wyciągajmy za języki, dlatego że możemy stanąć na wysokości zadania. Czwartek. Inicjować, w czwartek zaczynamy. Fajnie w czwartek zaczynać, bo jest to dzień jowiszowy, pełen rozmachu. Te czwartki mogą nam z nami współpracować i dobrze pomagać. Mamy pusty bieg księżyca od 8.18 do 19.53, więc w zasadzie towarzyszy nam przez połowę aktywnego dnia, co nie oznacza, że nie możemy czynić i robić, szczególnie w spotkaniach towarzyskich, umowach, czytaniu książek, naprawach, sprzątaniu, przeprowadzkach, rozjazdach i jazdach, bo tak tutaj w tej inicjacji czwartkowej podpowiada nam nasz przewodnik chiński. Czwartek, jeżeli będziemy robić rytuały, róbmy je po godzinie 20 albo przed godziną 8, tak żeby w ten pusty bieg księżyca nie trafić, jeżeli już trzymamy się takich rzeczy. I księżyc przeskakuje nam właśnie o tej godzinie 19.53 do znaku raka. A jak będzie wyglądała energetyka? Energetyka pokazuje się w dwójce monet. W inwestowaniu tak, w może zdobywaniu nowej, dodatkowej pracy. To raczej nie jest karta, która pokazuje, że zmienimy pracę albo ewentualnie dostaniemy. To raczej jest właśnie dołożenie jakichś prac, obowiązków płatnych, które są dodatkowe przy naszym głównym zajęciu. Ale i inwestowanie jako inwestowanie może tutaj mieć miejsce. Natomiast nasz nastrój przy dwójce monet może być od high life'u po dołek i możemy tak się zmieniać ze 3 razy dziennie, więc hormon panuje ogólny, ale nie jakiś zły, dlatego że krótkoterminowy i nietrwający długo. Czyli jeżeli będziecie hiper zadowoleni, super. Jak za moment będziecie hiper płaczliwi, drugie super. I tym się mocno nie przejmować. Kolejny dzień, piątek, zablokowany w dużym wielkim X-ie, w naszym przewodniku. Jest to dzień z tytułem, słowem kluczem, niszczyć. Czyli w piątek podsumowanie tygodnia, podsumowanie miesiąca i wszystko, co jest zbędne, usuwamy. Papiery przede wszystkim, popsute przedmioty, tak by i przed pełnią, i przed świętami posprzątać naszą przestrzeń. Więc można tutaj w ten sposób reagować i realizować dzień. To jest 26, mamy dzień w znaku raka, nie mamy pustego biegu księżyca,
także dobry na rytualne odcinanie, niszczenie wszelkich rzeczy, mimo że idzie do pełni. Wy wiecie, że żeby ustalić dobry rytuał, to trzeba by było zebrać wszystkie planety w ogóle tam. Cuda na kiju się dzieją i faktycznie ten czas mógłby być bardzo odległy. Dlatego też idziemy trendem dni tygodnia, może trendem księżycowym, może trendem jakimś astrologicznym innym. Tutaj już umawiamy się z energiami, a w naszym trendzie chińskim właśnie niszczyć, czyli uziemiać, niwelować, będzie bardzo dobre i pozytywne. Karta na piątek, bardzo dobra karta cesarzowa, która pozwala na pełną akceptację siebie, pozwala na przyciągnięcie dobrobytu, na spełnienie się. Ja myślę, że przy cesarzowej wszelkie spotkania, wszelkie rozmowy, kontakty, one mogą być bardzo udane, bo stawiają ważność naszej osoby nad wszystko inne. I tutaj mamy taką dobrą percepcję, dobry ogląd. Cesarzowa daje też spokój, rozmarzenie, pozwala łatwiej zajść w ciążę. Więc gdyby można było próbować, a ktoś chciał, to proszę bardzo. No i mamy sobotę. Tytuł: zagrożenie. Pamiętajcie, że zagrożenie nie polega na tym, że coś się bardzo złego wydarzy, tylko na tym, że jeżeli tak mamy, to trzeba po prostu mocniej uważać. Tak? To jest taki dzień ostrzegający. Sobota. Dobra na oczyszczenie, dobra na zacieranie starych rzeczy, ale jako, że leży obok pełni, to dobrze by było takie robić rzeczy, że wytrę po to, by zrobić czyste miejsce na nowe. O, na tej zasadzie. Dzień dobry w zasadzie na wszelkie czynności, które są sprzątaniem, remontowaniem, researchem, również spotkaniami. Także tutaj źle pod tym kątem nie wygląda. Co mamy? Mamy trójkę mieczy, czyli tak naprawdę kartę strat. Nie dlatego, że te straty muszą nadejść, tylko tytuł zagrożenie dnia sobotniego powoduje, że faktycznie więcej uważać trzeba i dwa razy przemyśleć, zanim coś się zrobi, ewentualnie coś zrealizuje. Jest to 27 dzień miesiąca, mamy księżyc w znaku raka. I dopiero od 18.56, więc w zasadzie od 19.00 towarzyszy nam pusty bieg księżyca, który skończy się w nocy o 3.55, 4.00, więc to jest taki czas mało czynny tak naprawdę, więc tutaj nie ma jakichś zagrożeń, że wielkie rytuały czynić będziemy. Chyba że ktoś by się uparł zrobić nocny rytuał oczyszczający, no to niech go robi po godzinie 4.00 rano. I mamy niedzielę. Mamy niedzielę i tutaj jest słowo sukces. Zmiana czasu z zimowego na letni, czyli no z soboty na niedzielę będziemy przekręcać zegarki. Niedziela nam się skróci teraz chyba, tak? To jest w tę mańkę, że z drugiej na trzecią, tak? Tak, krócej. Czyli skróci nam się czas spania, ale na szczęście jest to niedziela, więc tak naprawdę dla większości z nas nie będzie to bardzo odczuwalne, typu muszę wstać szybko do pracy, a jest to jednak godzina wcześniej. Mam nadzieję, że nasze zegary biologiczne się przystawią bardzo szybko. Znaczy, mnie to zawsze dziwiło, że ktoś tam, nie wiem, dwa tygodnie chodzi jak ospały, bo godzinę w tą czy w tamtą. Do tej pory mnie to dziwi, aczkolwiek rozumiem, że tak może być. Tak jak są meteopaci, ja nim nie jestem, tak samo są może zegarkopaci, którym ja również nie jestem, więc ja się po prostu godzinę szybko przestawiam, nie ma tutaj problemu, ale o tym pamiętać należy. I w niedzielę mamy księżyc w znaku lwa. Słuchajcie, jest czas idealny. Tak jakby zapamiętać z tego tygodnia, co należy zrobić, to w niedzielę, która jest dniem słońca, gdzie panuje nam w księżycu lew, gdzie mamy pełnię i gdzie mamy takie nietypowe na naszej tutaj polskiej ziemi działanie typu przestawianie czasu, wszelkie rytuały dobrobytu, zdobywania, powiększania, polepszania, to wszystko, co pozytywne możemy przyciągać. I proszę pamiętać, że ja mówiąc rytuały, to myślę rytuały, ale żeby zapalić złotą świecę chociaż, z intencją kadzidło, żeby nam wzrosły dochody, żebyśmy dostali lepszą pracę,
to w tym tygodniu będzie idealny dzień, więc warto go zapamiętać. Pamiętajcie jednak, że działamy od godziny 4 rano, bo do 4 rano mamy pusty bieg księżyca. Pełnia będzie właśnie w niedzielę o godzinie 20.17, więc gdybyście na przykład zapamiętali, żeby o 20.17 zapalić złotą świecę w intencji wszelakiego dobrobytu, udanej sprawy, sukcesu, bo lew, słońce to nawet nie tyle finanse, co jeszcze sukces z tymi finansami, więc takie przyciągnięcie splendoru. To byłoby fajnie, czyli 20.17, złota świeca, dzień w tygodniu. Idealny. Pełnia jest w znaku lwa w takim razie, tak? Tak, bo jak przechodzi na lwa, to jest w znaku lwa. No rewelacja, myślę, że taki ustalony dzień warto tutaj mieć. No i zobaczymy, jak nam się rozłożą karty. Królowa Pucharów. Powiem Wam tak, nie jest to może karta takiego splendoru, jak nam niesie energetycznie dzień, który możemy magicznie sobie nadrobić, ale jednocześnie jest to karta dobra, pozytywna, pełna łagodnych uczuć, odczuć, spokojności. W tą niedzielę nie powinno się nic złego wydarzyć. Powinniśmy być zrównoważeni emocjonalnie przede wszystkim. Także jak ja tutaj tak patrzę na wszystkie rozłożone karty w tygodniu, powinien być tydzień dobry energetycznie, spokojny, nic złego nam się nie wydarza, nie mamy jakichś dramatów, nie mamy jakichś przekrętów. W piątek zniszczcie stare, w sobotę wymiećcie zagrożenia, a w niedzielę pracujcie na sukces. Pamiętajcie, że w niedzielę o godzinie 21, czyli w zasadzie pół godziny po astrologicznej pełni, spotykamy się na kanale i robimy pełnię. Koszt takiego rytuału wspólnego, który ja prowadzę, to jest 22 zł. Jak zapisać się na rytuał? Ciągle wychodzą ogłoszenia na wszystkich moich facebookowych mediach. Więc myślę, że jeżeli ktoś chce się z tym zapoznać, to wystarczy, żeby wszedł na mój profil i tam coś dla siebie znajdzie. Ci, którzy są na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny, czyli grupie mojej mocno ogłoszeniowej, tak żeby wszystko zebrać w jedno, to na podwieszonych ogłoszeniach mają wszelkie nowości, które tyczyć się będą przyszłego tygodnia i dalej. Ja dzisiaj będę te ogłoszenia zmieniała, po godzinie 15 przypuszczam, więc będą one jak gdyby odnowione, nowe i świeże. Aczkolwiek są aktualne, bo jest tam o pełni właśnie, jest o warsztatach, które się odbędą i różne inne ciekawe rzeczy można patrzeć. No tutaj na Instagramie nie ma jeszcze takich narzędzi do tego, żeby te ogłoszenia jakoś zrobić, jakąś grupę zrobić, coś podwiesić. Nie, są narzędzia, jakie są w tym momencie, ale można zaglądać na Facebooka. Dobrze, tak to wygląda energetyka tygodnia we w kartach, w astrologii chińskiej i w księżycu. Pamiętajcie, że ja lubię ten księżyc podawać ze względu na to, że wtedy też wiadomo, jakie czynić rytuały. No bo tak, mamy tego byka, który gruntuje, mamy bliźnięta, które ułatwiają komunikację, mamy w tym tygodniu raka, który odpowiada za sprawy rodzinne, za sprawy takiego dziedziczenia również. No i mamy tego naszego niedzielnego lwa, który splendoru nam dodaje. O, splendoru nam dodaje. Dobrze, słuchajcie, zapalamy naszą świecę na pozytywny tydzień. To jest nasza cotygodniowa intencja, żeby nam się dobrze działo, żeby żywioły nam sprzyjały, żeby było bezpiecznie, żeby sprawy, które będą się zdarzać w naszym życiu różne, rozwiązywały się w bardzo pozytywny sposób. Tą świecą składamy ofiarę dla żywiołu ziemi, by nas w dobrobycie prowadził, dla żywiołu powietrza, by dodał nam intelektu, dla żywiołu ognia, by dodał nam energii i dla żywiołu wody, by dodała nam pozytywnych uczuć. Także jeżeli możecie, tę świecę intencyjną zapalcie razem ze mną. Jeżeli nie możecie, to zapalcie ją mentalnie, podłączcie się i niech nam się darzy, niech nam się dzieje. Także tak, dobrze, kto ma urodziny, to wiemy, od dzisiaj do następnej niedzieli dostaje ode mnie przesłanie, a ja przechodzę do króciutkich informacji, bo dużo tego nie będzie. Słuchajcie, przede wszystkim tak, sklep jest zamknięty, czyli nie ma wysyłek, Dorota znika, nikt pakować nie będzie, ja nie zamierzam, więc przez najbliższe 2 tygodnie zamawiać można, ale tylko wtedy, kiedy wiecie, że będziecie sobie mogli poczekać na przesyłkę.
Nie ma, staramy się zawsze tak robić, żeby nie było jakichś produktów na CITO właśnie w okolicach urlopu, nazwijmy to. Także żadnych takich produktów, na które polować trzeba, bo jest ich mało, nie będzie, nie posiadamy i nie będzie nic wystawiane. Także na spokojnie za 2 tygodnie można również robić zamówienia, bo i tak za 2 tygodnie będą pakowane i wysyłane. Dorota robi krótką przerwę, niekoniecznie taki stricte urlop. Jak Dorota robi urlop, to ja też mam trochę urlopu, więc Waszych przedmiotów zaklinać nie będę. Dopiero wszystko za 2 tygodnie będzie się działo. Natomiast dlatego właśnie, idąc tym tropem, produktem tygodnia jest świeca intencyjna. Świeca intencyjna prosta w obsłudze, nie muszę jej wysłać, tylko wyczynić. Jak to działa? Mamy po 10 zł na sklepie świece intencyjne i to nie jest kwestia tego, że wy kupujecie świece, tylko kupujecie króciutki rytuał intencyjny zapalenia świecy. Te świece nie są wysyłane. Kupujecie świece, piszecie intencje i ja w tej intencji właśnie czynię, dobierając poniekąd jak najszybciej się da jakieś tam aspekty, nazwijmy to księżycowe. I są osoby, które na przykład potrafią zamówić 7 świec na tydzień, więc ja sobie na jakiś tam dobrobyt, więc ja sobie rozkładam na przykład 1 świecę dziennie i tak palę, żeby też nie było tam hurtem i wszystko naraz, więc tutaj to różnie wygląda, ale te świece są palone właśnie w Waszych intencjach. Nawet jeżeli nie ułożycie intencji, to tylko piszecie, o co chodzi, czyli chciałabym mieć lepszą pracę, nie wiem jak ułożyć intencję, to ja już ułożę intencję, że ja i Ksińska urodzona w Y-owskim czasie przyciągam tu i teraz najlepszą dla mnie pracę. Tak się dzieje, a więc tak jest. Także w takim, tym bardziej, że no jest to jakby w otoczeniu moim magicznym robione, gdzie czynię dla Was cały czas, taka praca, takie ręce pełne roboty energetycznej, więc to też jest rodzaj egregora tutaj właśnie ołtarzowego, więc to jest też fajne. A są osoby, które na przykład się boją, nie wiedzą jak, nie wiedzą czy dobrze zrobią i po to oprócz wielkich rytuałów, które gdzieś tam zamawiacie na różne rzeczy typu oczyszczenie przestrzeni, miejsca, to właśnie takie szybkie, krótkie intencje, nie wiem, idę na rozmowę kwalifikacyjną, mam egzamin, ciach, jest. Jest to koszt 10 zł, dlatego że to nie jest kupno świecy, którą się kupuje za 2 zł, tylko jak gdyby poświęcenia czasu i nie mówię poświęcenia energii, tylko przetransformowania energii na Wasze życzenie przy pomocy magii ognia. Czyli taki jest produkt tygodnia i ja się z tym wyrobię, nie muszę tego pakować, więc tak to wygląda. Można zawsze te świece intencyjnie zapalić. Margola mówi, że to działa i korzystam i polecam. No nie może nie działać, znaczy może nie działać. Magia może nie działać, nie dlatego, że magia nie działa, tylko dlatego, że rzecz jest dla nas nie do zrobienia. Ten margines, nawet nie błędu, bo to nie jest żaden błąd, tylko ten margines przeznaczeniówki, zawsze ja Wam mówię, te 20% to trzeba zostawić, że nie wszystko jesteśmy w stanie przetransformować, ale co jesteśmy, to jesteśmy, to jest 80% w naszych rękach, więc dokładnie tak. Dobrze, tam widziałam jakieś urodziny. Tak jest. 24 marca Iza. Iza. Mówi, że jest pełnoletnia. Wierzymy. Dobra. Iza, 24 marca. Marzymy. Jak powinna działać w głowie? Wyjść z 10 mieczy. Ja rozumiem, że w Twoim pełnoletnim życiu parę osób zraniło, kilka osób zawiodło, sytuacje nie stanęły na wysokości zadania i od czasu do czasu było źle. Ale ten rok jest po to, żeby wyjść z tych ograniczeń typu ktoś mnie skrzywdził, ktoś mi źle zrobił, ktoś cokolwiek. Jak byłam mała, to mnie babcia nie kochała, a mama masłem tyłka nie smarowała. Ja tu przesadzam, tak? Ale właśnie pod tym względem, czyli nie robimy spychologii na przestrzeń, która nas otacza, tylko wychodzimy z takiego smutku emocjonalnego w głowie. Przede wszystkim. Przede wszystkim. W sercu kreować swoją nową rzeczywistość w bardzo racjonalny, ale też energetyczny sposób. Wszelkie nowości, które są dostępne w ramach zawodowych, finansowych rzeczy, nie bać się ich zacząć gryźć, bo potencjał do działań jest. A w działaniu kolejny as. To bardzo fajnie się pokazało. Mamy 10 mieczy w głowie, z której wychodzimy i 2 asy, w które wejść możemy. Czyli nowa jakość życia,
na poziomie zawodowo-finansowym i na poziomie emocjonalnym, co oznacza nowe miłości, nowe kontakty i nowe przyjaźnie również. Ten rok może być dla Ciebie staniem się nową ja. Daj sobie na to szansę. Po prostu. Czy mamy jeszcze jakieś urodzinki w tym tygodniu? Tam było jedno pytanie, że Pani pierwsze słyszy o tej świece intencyjnej. Tak, no właściwie świeca tak, intencyjna jest lekko wyjaśniona na samym produkcie w sklepie, ale ja Wam te produkty od czasu do czasu w kawie z wróżką przybliżam z tego względu, że coś, co dla mnie jest oczywiste, nie musi być oczywiste dla wszystkich. Ja w rozmowie z fizykiem kwantowym też bym pewnie szeroko otwierała oczy i mówiła, pierwszy słyszę. Także to jest zupełna norma, więc tak. Nie mamy urodzin, tak? Jeszcze. Dobrze, to jak sobie przypomnicie, no to ja jeszcze chwilkę tutaj jestem, a potem lecę dalej do obowiązków. Bardzo, bardzo mocno chciałam Wam podziękować za przecudną Ostarę. Tak naprawdę dwa dni celebracji wszelakiej, bo tak, i rytuał z wisienkami, taki osobny, który był typowym uwielbieniem bogini Eostry, superasty. Potem rytuał pudełkowy, który wykupiliście w Trymiga, osoby się zgadzały, maile doszły, żadnych tam po drodze nie było dziwnych rzeczy, więc bardzo fajnie. Pamiętajcie jednak, żeby wpisywać, dwa razy sprawdzać maila, jak wpisujecie zamówienie w sklepie, bo potem może się okazać, że mail delivery system. Tutaj tak jest, mówię do Violetty naszej, bo dobrze, no link dostała, ale tak, no to była Ostara na kanale, gdzie było około 180 kilku osób, więc to też bym powiedziała rewelacja. Ja oczywiście jeszcze miliony tutaj swoich życzeń i intencji ostarowych w międzyczasie, więc dwa dni po prostu roboty po korzonki. Słuchajcie, z czego Wy widzieliście jeden, a cała reszta była na zapleczu. Na zapleczu działo się bardzo dużo, ale chciałam Wam podziękować za tak liczne uczestniczenie, za to, że też potraficie zrobić zdjęcie, umieścić na szkole, jak wyglądają Wasze ołtarze, to jest bardzo taka fajna interakcja, ja sobie tak patrzę, opatrzona swoim ołtarzem, sobie mówię, ale ludzie mają ładnie, czemu, wszyscy mają tak ładnie, a ja mam tak zwyczajnie, co prawda wiecie, jak się cały czas patrzy na to samo, to się opatrzy. Więc tak, lubię pooglądać te Wasze rzeczy, więc fajnie, że braliśmy udział. No, kolejny taki rytuał na grupie to będzie Beltane, dobrze mówię? W maju, gdzie będziemy na mniłość, bo to taki rytuał jest, działać, więc też będzie na kanale. Pudełkowego Beltane nie ma, dopiero przygotowujemy się do lita, gdzie produktem ubocznym będzie niewielka ilość wody z życia, bo no, uzdrawiającej, ale wiadomo, że energetycznie, powiedzmy. Ale również będzie pudełkowy. Także dopiero po świętach to będzie wchodzić, będę ogłaszała. Teraz z ważnej rzeczy to jest to, że na kanale od poniedziałku, czyli poniedziałek, środa i piątek, 3 minuty możemy poświęcić na celebrację żywiołu ognia i to jest ostatni żywioł. Medytacja. Nie znajdę, znajdę. Tak, jasne. To jest tak, jak ja rano zaczynam gadać. Medytacja ognia nie jest długa, no zajmuje nam to góra 3 minuty, słuchajcie. Tekst postaram się umieścić na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. I na blogu. I na blogu. Muszę nie zapomnieć, choć dzisiaj jest problem, bo zawsze po kawce siadam w papiery i o 15 wychodzę z takimi oczyma od internetu, bo wszystkie ogłoszenia są pomieszczane. Ale dzisiaj niestety fachowiec Rules, więc nie wiem, kiedy będę to robić, ale postaram się to poumieszczać, żeby na wieczór było. Więc będziemy medytować ogień, nie prosząc o nic, a wielbiąc. To jest takie ładowanie talizmanu. Pamiętajcie, że każde tego typu rzeczy trzeba od czasu do czasu naładować. Niektóre raz w roku, w konkretne święta, inne wedle potrzeby. I również tutaj ładujemy energię, jak gdyby, żeby potem ją pięknie transformować i wyciągnąć. Także tak to wygląda i spotykamy się na tych medytacjach. Fajnie się nie spóźniać, to znaczy czasem mi się zdarza też, ale jak ja mówię, jestem jedna, was wiele. Staram się to wszystko prowadzić w miarę konkretnie, ale jak wiecie, 21 zazwyczaj zaczynamy, więc ta 21 niech będzie tą granicą, kiedy przy patatajacie i będziemy te żywioły wielbić. Tym razem żywioł ognia, czwarty, ostatni już w tym miesiącu.
I powiem Wam, że więcej ogłoszeń nie mam i nie posiadam. Może i nawet dobrze, ale to takie, wiecie, trochę luźniejsze tygodnie przed świętami, więc nie ma co tutaj nawalić znowu informacji. Chciałabym, żebyście pamiętali o jednym. Na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny na Facebooku, na grupie zamkniętej, tam się trzeba zapisać. Zawsze są te ogłoszenia podwieszone, gdzie no nie zmienia się tam, one Wam nie będą wchodzić w informacje, tak? Ale można w nie wejść po prostu i zobaczyć, co się będzie działo, bo na przykład trzeba się już psychicznie przygotowywać do Baby Jagi. Jakkolwiek to nie zabrzmi. A Baba Jaga to będzie warsztat naszej Agaty poszeptane z Facebooka, z Instagramu, możecie sobie zobaczyć, zasubskrybować, gdzie będziemy naszą kobiecość wyrażać normalnie, czyniąc Babę Jagę. Te ogłoszenia również się pojawiają. Koszt warsztatów to jest 200 zł. Jest na to miesiąc czasu, więc odłożenie tygodniowo po 5 dych da radę. Zapisy na ezotarotmałpa@gmail.com. No 24 chyba, bo mi się to zawsze... 24 w sobotę w kwietniu będziemy działać, motać. Agata będzie nam opowiadała o magii ludowej, a my będziemy motać. A oprócz tego być może uda nam się zrobić słonecznego konika ze śnurka. I śnurki będą normalnie rules również. Wszystkie materiały, które są potrzebne i inne rzeczy macie w tych ogłoszeniach, więc azalisz. Można się zapoznawać i zastanawiać, a z kolei w następnym miesiącu można już psychicznie sobie tak ustawić, będzie webinar za całe 50 zł, za całe nie wiadomo ile nam wyjdzie, być może nawet będą dwie części, bo materiału trochę jest, magii luster, także warto również brać to pod uwagę. Myślę, że tutaj sporo osób będzie chętnych, żeby sobie przypomnieć, dowiedzieć się, zobaczyć moje spojrzenie na to wszystko. Także robimy pewne rzeczy po kolei. Na razie na tapecie najbardziej są warsztaty Baby Jagi, dlatego że Agata przyjeżdża z daleka, Agata się przygotowuje, Agata wie, potrafi, mówi parę godzin i pokazuje nam, jak motać Baby Jagę tym razem. No, dokładnie tak. Także właśnie w ten sposób. Dobrze, moi kochani, tyle bym miała ogłoszeń, a oprócz tego, że jeszcze jedna rzecz, Księga Cieni, myślnik Joanna Wiśniewska na YouTubie, nowy kanał, to znaczy ze starymi filmami, ale tam będzie tylko to, co w Księdze Cieni znaleźć by się mogło, czyli nie żadne wieczory z wróżką, nie żadne vlogi, nie żadne nasze rytuały, które robimy takie tylko takie czyste, stricte wyjaśnienia spraw magicznych, to do tego, to do tamtego. Ja te stare filmy przepuszczam i wgrywam jak gdyby, ale również na przykład jest tam Magia Cmentarna, która jest nowym filmem już na obu kanałach, z tego względu, że tutaj bawimy się, robimy, czynimy, robimy imprezy na tym głównym kanale, wiecie, różne rzeczy się dzieją, a tu będzie taka stricte Księga Cieni, grimoire. Także fajnie. Myślę, że warto zasubskrybować, popatrzeć, nawet odświeżyć, nawet łatwiej znaleźć te filmy. One tam będą sukcesywnie wrzucane. Już jest ich ze 20, ze 30 nawet. Będzie... Aha, ty nie skoczysz. Skarpetka przyszła, wiecie? Doroty kot przyszedł, ale myślałam, że Dziunia już tak rękę ten bo skacze, a ta nie skacze. Grzeczny jest. No, także warto ten kanał. Dobrze, słuchajcie, buziakuję Was bardzo mocno. Żegnam się z widzami z YouTube'a. Mam nadzieję, że uda mi się wgrać również ten film dzisiaj, bo to może być różno, także pa, pa.